Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tu, Smartsie i widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś na tapecie temat, który kiedyś tam został podrzucony na moim serwerze discordowym, na którego Was chętnie zapraszam, link w opisie. A tematem tym są Madin's Chaosu. Odcinek nie jest długi, jako że raz, że nie ma dużo materiału, dwa, raczej skupią się to z nami w projekcie inżynierskim, więc nie mam czasu i chęci, żeby cokolwiek tworzyć ambitniejszego. Tak czy siak, zapraszam do oglądania. Marines Chaosu, Zdradzieccy Marines czy też heretytce Astartes służą wokół chaosu w celu obalenia Imperium i zdobycia potęgi, o której wielu może pomarzyć. Wszystko to zaczęło się oczywiście ponad 10 tysięcy lat temu, kiedy Horus Lupercal, jeden z 20 Prymarchów, zmitował się przeciw Imperatorowi, prowadząc połowę Legionów Astartes na wojnę, znaną jako Herezja Horusa. To tak w uproszczeniu, bo o Herezji Horusa nie dziś, cytując klasyka może kiedyś. Po jego śmierci w walce od rebelia upadła i zdrajcy uciekli do oka grozy, w którym w większości siedzą do dziś. Przez ponad 10 tysięcy lat prowadzą tak zwaną Długą Wojnę, w celu dokończenia tego, co rozpoczął Horus. I tu zrobię małe wtrącenie. Marin z chaosu nie należy mylić z renegatami. Renegaci są przeciwnie Imperium, ale nie wpadli jeszcze w siłę bogów chaosu. Mówię jeszcze, bo prędzej czy później przejdą na stronę bóstw osnowy. W ciągu 10 tysięcy lat około 50 zakonów lub ich fragmenty zdradziły Imperium. Częściej fragmenty, jako że rzadko kiedy zakony operują całą siłą w jednej walce i jednocześnie wtedy musi się zdarzyć sytuacja, że cały zakon by musiał przejść, co jest utrudnione. Wracając, strajcy wycofali się do oka grozy, gdzie większości siedzą do teraz. Daion ten nie jest zbyt bogaty, dlatego poszczególne grupy walczą między sobą o zapasy, sprzęt czy niewolników. Jednak bardziej od siebie, nienawidzą oczywiście Imperium i mimo walk między sobą, są w stanie zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi. Akcje są różne, od napadów na lokalne stacje czy planety, po apokalipsę i zniszczenie w postaci czarnych krucjat pod dowództwem Abadona, się zniszczenie w okolice Okagrozy. Organizacyjnie, Madis chaosu pozostali jako legiony, ale tylko technicznie. Przez cały ten czas większość z nich rozbiła się na osobne grupy pod różnymi przywódcami, i każda z nich ma własną wizję na siebie. Jedynie potężni czempioni chaosu potrafią zjednoczyć ponownie te grupy do wspólnej walki. Poza legionami mamy wiele oddziałów, kompanii, czy nawet całych zakonów Madis, które odwróciły się od Imperium. Poza typową dla marii z chaosu walką z Imperium, oraz innymi wyznawcami chaosu mogą też pałać się innymi czynnościami, jak na przykład piractwem, czym zajmują się czerwoni korsarze. A więc, wśród legionów, które zdradziły imperatora, mamy Czarny Legion, poddany chaosowi niepodzielnemu. Prymarchy? Brak. Technicznie dlatego, że legion powstał dopiero po herezji Horusa. Ale jako, że powstał on z synów Horusa, no to prymarchą byłby Horus lub który obecnie jest martwy. Druga jest Gwardia Śmierci, poddana Nerglowi. Prymarchą legionu jest Murtari. Trzeci są niosący Słowo, poddani chaosowi niepodzielnemu. Ich prymarchą jest Lord Aurelian. Nie pojawił się on jednak w świecie materialnym od w sumie czasów herezji i Horusa. Te trzy legiony zachowały względnie swoją strukturę i nie rozbiły się na mniejsze grupy. Także, dopóki też nie zaznaczę inaczej. Prymarchowie legionu stali się demonicznymi księciami. Czwarci są pożaracze światów, czczących Koran. Prymarchą jest Angron, który obecnie został wyknany do Osnowy. Mamy żelaznych wojowników, których prymarchą jest Perturabo. Mamy tysiąc synów, czczących Zincha, których prymarchą jest oczywiście znany wszystkim Magnus. Mamy dzieci imperatora, jeden wielki kult slonesza, którego prymarchą jest Fulgri. Mamy Władców Nocy, oddany chaosowi niepodzielnemu. Prymarchą był Konrad Kurze, 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 mniejsza, który obecnie jest martwy. I na końcu mamy Legion Alfa, czczący, no nie do końca wiadomo jakiego boga, czy czci chaos niepodzielny. Nie wiadomo w ogóle, czy ci czczą chaos. Prymarchą zakonu był Alfadius, obecnie martwy. I dla uproszczenia. Nie wchodźmy w polemikę, czy był to prawdziwy Alfarius i w inne teorie dotyczącego osoby. Zakładamy, że oryginalny Alfarius zginął w walce na Plutonie z ręki roga Ladowna. Co do pozostałych band. Jest ich w trzy i trochę, więc nie będę ich wymieniał. Powiem tylko, że są grupy poświęcone konkretnym bogom chaosu i staram się spełnić ich wolę. Są grupy czczące chaos, ale chcące zrobić jak najwięcej krzywdy imperium. Są grupy piratów, korsarzy i o wiele, wiele więcej. Jeżeli chodzi o stosowany sprzęt, mamy praktycznie to samo, co stosują lojaliści, czyli boltery, broń łańcuchowa, broń energetyczna, plazmowa, melta i tym podobne. Chociaż zdecydowana większość z nich pamięta już czasy Wielkiej Krucjaty, są to stare warianty, zdeformowane i groteskowe przez wpływy osnowy. Oczywiście Marines hos mają też swoje preferencje dotyczące broni, na przykład wojownicy korna, zamiast używać mieczy łańcuchowych, preferują to Często bronie te są już też stalone ze swoimi użytkownikami. Tak samo pancerze, które są używane i naprawiane przez 10 tysięcy lat. Ciąż jednak działają tak samo, mają całe wspomaganie oraz sensorykę. Spora z parazdami wygląda kwestia dosyć podobnie. Są Rainbow, są Predatory, Land -ritery. oczywiście większość z nich w starszych wariantach. Marines House'u jednak wykorzystują też unikalny dla siebie sprzęt, głównie pochodzenia demonicznego. Sporo pojazdów projektowanych jest myślą o opętaniu przez demony, jak plugawiciele czy musiężne skorpiony. Czasem biedny Marin jest uwięziony i z czasem staje się częścią takiego pojazdu, tak jak w przypadku Hell To jest jedna opcja, jeżeli chodzi o sprzęt. Drugą są prezenty od bóstwa Hausu. Ci nakradzają swoich czempionów. Może to być potężna broń, pancerz czy wierzchowiec. Błogosławieństwa mogą być także mutacją, typu roznoszenie plag przestrzczących nergla, czy zakończenie rąk żelaznymi szponami w przypadku korna. Oczywiście błogosławieństwo jest błogosławieństwu nierówne, Czempion, który stracił łaski bogów, lub też osoba, która zebrała o jedną mutację za dużo, ryzykuje zmianę w pomiota, bezrozumną abominację. Oczywiście największą nagrodą za służbę jest wyniesienie do rangi demonicznego księcia, najpotężniejszych istot zaraz po samych bogach. Madinhausów wciąż praktykują tworzenie nowych marin przy użyciu genu Dzieci do tego procesu najczęściej biorą niewolników lub porywają podczas ataków na imperium. Proces tworzenia nowych żołnierzy jest zdecydowanie bardziej prymitywny i brutalny w porównaniu do lojalistów. Pracą nad tym jednak wciąż zajmują się konsyliarze, którzy też zbierają od poległych Tak jak Marines Imperium. Istnieją jeszcze inne sposoby na tworzenie Marines, np. klonowanie, którym zajmował się Fabius Bayer. Dodatkowo, żelazni wojownicy eksperymentowali z innym sposobem na tworzenie rekrutów, ale opis ten puszcza w zapomnienie, jako że jest on no, dosyć niefajny i YouTube mógłby go nie polubić. Ciekawscy i tak znajdą. Na sam koniec opiszę. Czym są największe kampanie chaosu, czyli czarne krucjaty? Większość osób przez czarną krucjatę ma na myśli jedną z 13 czarnych krucjat Abadona. I to one są największymi z nich wszystkich. Jednak są krucjaty prowadzone przez trochę mniej ważnych czempionów chaosu, a nawet wielkie demony. Więc, czarna krucjata to prowadzona przez czempiona wojna przeciwko imperium. Logiczne. Składają się z chorób kultystów, maszyn rocznego mechanikum, demonów. Nawet i Tytanów. Przewodzą im oczywiście Madin Saosu pod wodzą czempiona. Kiedy taka krótkata się odbywa, to gwarantowane jest zniszczenie wielu światów, a sami bogowie zaczynają się interesować tym, co dzieje się w świecie materialnym i przerywają walki między sobą. Jeżeli krótkata się uda, nagrodą dla czempiona jest gwarantowane wyniesienie do rangi demonicznego księcia. Dobrze, więc mojej strony na dzisiaj. To tyle. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Tak jak mówię na wstępie, no, nie mam czasu, nie mam chęci. Cała moja mod idzie na pisanie projektu inżynierskiego. Więc na następnym odcinku, na jakiś temat, który będzie stosunkowo to opracować, pewnie o jakiejś postaci. Oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, jaka to będzie postać, jeżeli chcecie na ten temat zadecydować, to zapraszam na Discorda. Link, jak zawsze, pozostawiam w opisie. Także. Słyszymy się następnym razem. Mówił Smaczuś. Dziękuję za uwagę.